Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Gość Dnia. Dzisiaj moim gościem jest Pani Janina Szelongowska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Mamy sezon letni w pełni, zaczynają się niedługo upały. Mamy bardzo dużo owoców w lasach, które można bezpośrednio zrywać i jeść. Chciałabym zapytać, jakie letnie zagrożenia czekają na nas teraz w lasach i w mieście? Proszę Państwa, do letnich zagrożeń okazuje się, że bardzo dużo, bo zarówno bakterie, wirusy, czy też inne pasożytnicze choroby wcale nie mają wakacji. Tutaj akurat one rozwijają się i można przy takich wędrówkach czy pobycie w lesie, można po prostu niepostrzeżenie przynieść różnego rodzaju patogeny, które później mogą skutkować zachorowaniami. Przede wszystkim w lasach teraz jest sezon na jagody. Zwierzęta leśne też zostawiają swoje odchody na krzakach. Dzieci często po prostu podchodzą, zrywają te jagody. Wiemy, że przez takie owoce przenosi się choroba bąblowica. Proszę powiedzieć, na czym polega ta choroba i jak ona się objawia? Proszę Państwa, jest to choroba, która jest chorobą odzwierzęcą. Jest to taka pasożytnicza wywoływana przez choroba przez larwalną postać tasiemca. Przenosicielami i ostatecznymi żywicielami tejże choroby są zwierzęta leśne i nie tylko. Ze zwierząt leśnych to lisy przede wszystkim, ale też wilki, szakale, hieny. Oczywiście akurat w Polsce nie występują, ale ja mówię już tak ogólnie. A ze zwierząt domowych przenosicielami są psy, koty, to przede wszystkim, a pośrednimi żywicielami to w zakresie lisów czy też hien, szakali to są drobne gryzonie, a w przypadku właśnie psów, kotów to są owce, krowy, świnie, czyli takie zwierzęta właśnie gospodarcze. Proszę Państwa, jak się objawia ta choroba? No tutaj jest wiele jest zagadek i lekarze mają dużo do zrobienia, żeby w ogóle postawić prawidłową diagnozę. Dlatego, że ta postać larwalna, która dostaje się do żołądka człowieka, przedostaje się z krwioobiegiem do różnych narządów. Najczęściej oczywiście to jest wątroba i są płuca, ale może też się ulokować w gałce ocznej, w mózgu, w innych narządach i rozwija się bardzo długo. Od kilku miesięcy nawet, co niektórzy naukowcy mówią, że do 15 lat. Czyli tak naprawdę niekoniecznie wiążemy ten końcowy efekt zachorowania z jakimś faktem. Pobytem w lesie, czy też zabawą ze zwierzętami, na przykład domowymi, bo na przykład na sierści zwierząt domowych również mogą być właśnie te jaja bąblowca. Także diagnoza jest trudna. Niejednokrotnie przez przypadek wykrywa się właśnie, że ktoś jest nosicielem właśnie tego tasiemca, bo na przykład jakiś organ bądź też zaczyna nieprawidłowo funkcjonować, bądź też przy okazji USG czy tomografu komputerowego okaże się, że jest jakiś guz, bąbel, torbiel, która dopiero po dokładnej diagnostyce okazuje się, że właśnie jest to torbiel właśnie tasiemca bąblowca. Jakie narządy atakuje ten tasiemiec? Jak już powiedziałam, nie ma tutaj takiego miejsca, że tylko tam się ulokuje. Około 70% lokuje się w wątrobie i bądź w płucach. Tak to się klasyfikuje, ale tak jak mówiłam, w ośrodkowym układzie nerwowym, w gałce ocznej, w kościach praktycznie nie ma narządu, w którym on by nie mógł się ulokować.
Czym grozi taki tasiemiec? Jakie są skutki? No przede wszystkim wyniszczeniem organizmu, to jest pierwsze. A po drugie, nieleczona postać może doprowadzić nawet do śmierci. Jeżeli na przykład z takiej torbieli, w której jest ta larwa tasiemca, przez przypadek zostanie uwolniony ten płyn, w którym on, że tak powiem, się znajduje, może nastąpić wstrząs anafilaktyczny. W jaki sposób możemy się ustrzec przed zachorowaniem właśnie na tego tasiemca? No przede wszystkim zachować zasady higieny. Owoce leśne, poziomki, maliny, jagody przed spożyciem bezwzględnie myć. Pod strumieniem bieżącej wody po to, żeby jeżeli tam znajdą się te larwy, żeby po prostu je wypłukać. Przede wszystkim, no właśnie, jeżeli to dotyczy dzieci, no to trzeba przestrzegać, żeby dzieci po wizycie w lesie nie spożywały w lesie bezpośrednio tych trudno to nad tym zapanować, bo niejednokrotnie sami Państwo wiedzą, że bardzo smakują takie owoce od razu z krzaka, prawda? No niemniej jednak to niesie z sobą właśnie to zagrożenie i to niebezpieczeństwo. Mamy teraz również sezon na żmije. Żmije wychodzą, gdzieś tam się pojawiają między nogami nam w lasach. Jakie zasady bezpieczeństwa powinniśmy zachować w takim przypadku? Żmije są to zwierzęta, które tak naprawdę nie atakują i unikają kontaktu z człowiekiem. Mogą zaatakować tylko wtedy, kiedy znajdą się w bezpośrednim zagrożeniu, czyli wtedy, kiedy nie mają tak zwanej drogi ucieczki. Czyli trzeba uważać po prostu, żeby ją nie nadepnąć, żeby ją nie drażnić jakąś gałęzią, patykiem czy jakimś przyrządem. No i patrzeć pod stopy, żeby po prostu mieć oczywiście zakryte. Najczęściej, jeżeli się wybieramy do lasu, to żeby buty były zakryte. Jeżeli już nadepniemy na taką żmiję albo ewentualnie nas ukąsi, gdzieś pojawi się jakaś rana, jak powinniśmy się w tej sytuacji zachować? No przede wszystkim nie wyciskać tego płynu, założyć opaskę powyżej miejsca ukąszenia w kierunku serca. No i oczywiście jak najszybciej po prostu skontaktować się z lekarzem bądź też ratownikiem, który nam udzieli dalszych wskazówek. Nie będę tutaj mówić o wskazówkach, bo później to może być różnie interpretowane, więc tutaj oczywiście służby medyczne są jak najbardziej pouczone i wiedzą, w jaki sposób postępować. Niedługo rozpocznie się też sezon na grzyby. Grzyby bardzo często są mylone, jest bardzo dużo zatruć grzybami. Jak odróżnić, czy w ogóle zbierać grzyby, czy jeżeli nie mamy takiej wystarczającej wiedzy na ten temat, czy po prostu sobie to odpuścić? Proszę Państwa, zbieramy grzyby tylko te, które znamy. To jest pierwsza i generalna zasada. Nie ruszamy grzybów po prostu, których nie znamy. W naszej jednostce, tutaj w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej jest w godzinach porannych konsultant, grzyboznawca, który ma uprawnienia. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, to po prostu służymy pomocą. To jest pierwsze. Są grzyby, które wiemy, że są jadalne. Są grzyby, które są niejadalne i są grzyby trujące. I tutaj bezwzględnie do grzybów trujących należy muchomor sromotnikowy. Muchomor sromotnikowy jest niejednokrotnie mylony z kanią, czubajką. Też mylony z pieczarką, dlatego nie zbieramy grzybów, które nie mają wykształconej jeszcze całego kapelusza, prawda? Bo w tym momencie to prawdopodobieństwo pomylenia jest bardzo duże. No i przede wszystkim w grupie grzybów najbardziej trujących, tak jak powiedziałam, to jest ten muchomor sromotnikowy, to jest grupa blaszkowych. Czyli tak pod spodem kapelusza nie ma miąższu, tylko są normalne blaszki. Czyli jeżeli mamy wątpliwości, nie zbieramy po prostu grzybów blaszkowych.
Jakie jeszcze letnie zagrożenia na nas czekają w okresie letnim? No w okresie letnim wiadomo, że bakterie, wirusy i ten rozwijają się znacznie szybciej, bo to są warunki sprzyjające ich rozwojowi. Także pozostawiona żywność na przykład nie schłodzona odpowiednio w krótkim czasie może zawierać właśnie różnego rodzaju bakterie. To są bakterie salmonelli, czerwonki, gronkowca, bądź też i inne patogeny, które mogą zatrucia pokarmowe powodować. Przede wszystkim spożywanie lodów musi być pod kontrolą. Oczywiście te wszystkie punkty produkujące lody są pod naszym nadzorem. No niemniej jednak na przykład w złych warunkach przetrzymywane lody, czy w jakimś nawet krótkim czasie, mogą być po prostu powodem zatrucia. W naszym regionie najczęściej przypadków takiego zagrożenia właśnie letniego, jakie najczęściej choroby pojawiają się tutaj wśród mieszkańców? No zatrucia pokarmowe przede wszystkim. To jest pierwsza grupa. Druga grupa, oczywiście tutaj ja już wcześniej udzielałam wywiadu odnośnie zakażenia boreliozą. Mamy zwiększoną liczbę zachorowań na boreliozę, której przenosicielami są kleszcze. To jest też następne zagrożenie, które po prostu w lasach występuje, czyli możemy przynieść grzyby, jagody, poziomki, ale możemy też przynieść kleszcze, które po prostu później mogą powodować czy też boreliozę, czy odkleszczowe zapalenie mózgu. I rzeczywiście w związku z tym, że nie było w tym roku takiej zimy mroźnej, tych kleszczy jest zdecydowanie więcej i już mamy po prostu rzeczywiście no, zdecydowaną większą zachorowalność na boreliozę. Tak podsumowując, trzeba zachować na takie podstawowe zasady higieny przede wszystkim, nie jeść owoców tak jak prosto z krzaka, tylko po prostu je umyć. I co jeszcze? No przede wszystkim mieć wiedzę, czyli troszeczkę po prostu zanim pójdziemy do lasu, zanim będziemy zbierać, to po prostu zasięgnąć informacji, czym po prostu takie wędrówki mogą się kończyć. To jest pierwsze. Zasady higieny i po raz trzeci zasady higieny to jest naprawdę bardzo dużo i jeżeli one będą zachowywane, to bardzo dobrze. No mieć czujność i pod nadzorem dzieci, no i mieć czujność, znaczy w przypadku dzieci i też dorosłych, po każdym kontakcie ze zwierzętami, nawet domowymi, myć ręce i jeszcze raz myć ręce. Dobrze, dziękuję Pani ślicznie za rozmowę. Państwu również dziękujemy. Moim gościem była Pani Janina Szelongowska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie. Dziękujemy serdecznie.